Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Auro17, a to jest kolejny odcinek The Elder Scrolls V Skyrim, przygody Kota Cygana. Moi drodzy, jesteśmy dalej w tym samym miejscu, w którym byliśmy. A co widzicie za mną? To jest moje nowe mieszkanie. To jest oficjalnie pierwszy odcinek na kanale, który jest nagrywany z nowego studio. Więc tutaj będziemy sobie mieszkać przez jakiś czas, przynajmniej przez następny rok. Co najmniej, i stąd będzie wszystko nadawane. Ja wiem, że pojawiały się wcześniej odcinki, na których jeszcze byłem w starym mieszkaniu. Oczywiście to odcinki z magazynu. Dobra, zaczniemy od otwierania skrzynki epickiego. Bardzo zresztą widzę, że już mnie dość wyprało z tych wytrychów otwieranie skrzynek. No to tylko ekspecki, daj spokój, a wskoczy mi punkt skilla. No właśnie, i dałeś spokój i wszystko poszło tak jak chciałeś, no. I o to chodziło, szklany łuk chyba mam, żelazny wielki miecz strachu. Nie chcę się obciążać nim. Dobra, kochani, zaczynamy odcinek, idziemy dalej. Mam nadzieję, że niedługo dopadniemy tego pieprzonego Mercera. Zapraszam. Haurus roz... Oh my god. Haurus rozpruwacz. Coś, co mi się zdecydowanie nie podoba. Ale okej. Będę udawał, że dobrze się bawię. On ucieka, ty. Czy wyście rzucili na niego jakąś zdolność? Pękło. Ty, tam coś jest więcej jeszcze. O nie, jest ich tu więcej. There are more. Dobra, Falmer przyciągany mnie interesuje. Zacznijmy od Haurusa, bo to jest... Tego się najbardziej boję. Dobra. I tu jest jakiś Falmer, który mocno by chciał, ale... Widzę, że tryhardujesz, przyjacielu. Dziękuję. Oh yeah! Z zamachu. Atak z zamachu niczym zamachowiec. Ho, nieśmieszne. Dobra. Zobaczmy, co jest dalej. Ależ to światło się tutaj gryzie ze wszystkim. Czy tu jest coś wartego mojej uwagi? Co to? Mikstura energicznego uzdrowienia. Oczywiście, że to jest warte mojej uwagi. Jakżebym śmiał wątpić. Tu jest Falmer, który jeszcze mnie nie widzi. Nie wiem, czemu mnie jeszcze nie zarejestrował. Już mnie zarejestrował. Dobrze, przywitamy go. Już go przywitaliśmy. O, to są zwykli Falmerzy. Panowie. To nawet Brynjolf jest w stanie zabić. Pomijając fakt, że Brynjolf jest to w stanie zabić, bo Brynjolf jest zajebisty, a ja muszę się starać, żeby to zabić. Dobra, oczywiście sejwik co chwilę teraz jest obowiązkowy, bo to, że trafiliśmy dwóch słabszych Falmerów, nie oznacza, że nie natrafimy na jakichś silnych skurwieli. Ognisko? Falmerzy mogą palić ogniska? Oni na takiej zadupnej ciemności cały czas byli. No nie wiem. Mało wiarygodne. Może to Mercer rozpalił ten ogień. Podoba mi się to oświetlenie. Kufer mistrzowski, który ewidentnie nie przypomina mi kufra... Ewidentnie nie przypomina mi kufra... Falmerskiego. Do pięciu. Dobra, do czterech. Nie! Teraz to zrobię. Nie. No! Auron! Do czterech. Do trzech. No przecież już było otwarte, no! Traktujmy się poważnie. O! No to jest dramat! Do dwóch. Do jednego. Jeden musi mi zostać. Ostatni. Aaaa! Jest! Warto było. Oh yeah! Oh yeah!
Oh yeah, wybitne kowalstwo, zaraz będę mocno przeciążony, jestem już zaspany, świetnie, wszystko jakby nie po mojej stronie stoi, ale mam nadzieję, że damy radę. Musimy się przygotować. No ja się czuję gotowy, jeżeli nie ma się tutaj gdzie przekimać, to wchodzimy, nie ma co tracić czasu. Sanktuarium jakieś tam. Jest tutaj i jeszcze nas nie dostrzegł. Widzę cię. Aha, mam, jestem teraz zablokowany. Co ty robisz? Co on? Ej, wyjął klejnota z tego. Zejdź na dół i sprawdź, czy dasz radę. Karliach, kiedy nauczysz się, że nie możesz zdobyć nade mną przewagi? Ty, zabrał coś. Oko Falmera zabrał. Shit. Ty, jakie ten, jakie skrypty. Bo nie mogę się ewidentnie ruszyć w tym momencie. Gdzie jest w ogóle moja drużyna? Przyprowadził cię przed jesteś? Moje oblicze. Wyczułem nagłe drgnięcie powietrza. No cześć, siema. Co oni z nimi zrobił? Zabił ich? Nie. Ja lub ty skończymy na czubku ostrza tego drugiego. Dawaj. Czym ta Karliach wypełniała wasze głowy? Opowieściami o złodziejach z honorem? Przysięgami pełnymi kłamstw? Niedotrzymanych przysiąg? Nocnicy nie obchodzisz ty, klucz, czy cokolwiek innego, co ma związek z gildią. Czekaj. Czyżbym słyszał nutę prawdziwej chciwości w głosie szlachetnego złodzieja? Być może Karliach i Brynjolf źle cię ocenią. Nie, ja chcę tylko oko. Twoja prawdziwa natura w niczym nie różni się od mojej. A ja nie chcę wstawać po twojej stronie. O. To jasne, że nigdy nie spojrzysz na kościany klucz tak jak ja. Jak na źródło nieskończonego bogactwa. Zamiast tego wolisz potykać się o swoje głupie zasady. Więc kości zostały rzucone, a moje ostrze... Dobra, dobra, zobaczymy, panie Mercer Frey. On ma oko, więc to może być niebezpieczne. Ja nie wiem, co to oko dokładnie jest w stanie zrobić. Dobra. Idziemy za tą gnoju. W międzyczasie możesz lepiej zapoznać się z Brynjolfem. Co? Co się dzieje? Nie mogę się powstrzymać. Wow. O kurde, zniknął. Ty, bo on ma ten klucz. Widzę cię, gnoju. Ja cię widzę, gnoju. Ty, nie mów się, że Brynjolf zginie. Co oni tam robią? Gdzie oni są? Aha, na górze. Dobra, ty się nie wydajesz zbyt silny, Brynjolf. Aczkolwiek jakieś tam uszkodzenia zadajesz. Konkretne nawet, w miarę konkretne. Oj. Będzie trzeba wykorzystywać momenty jego zniknięcia. No to jest ewidentnie boss, moi drodzy. Oj, dawno nie mieliśmy bossa. Dobra, czyżby on sobie postanowił zniknąć teraz? Najprawdopodobniej. Stalowy sztylet z popylania. Gdzieś tu jesteś, gnoju. Gdzieś tu jesteś, muszę spróbować cię znaleźć. Szkoda, że mnie w tym momencie nie stać na... O, plecy. Zniknął. Ale jesteś, widziałem cię. Widzę cię, gnoju, widzę cię. Ha. Widzę cię, śmieciu. No, jak się palił, to go było widać ładnie. Teraz już go nie widać w tej ciemności. Dobra, ja sobie poczekam. Zapalimy w międzyczasie nowy płomień. Gdzie jesteś? Co tu się dzieje? Dobra, wracasz. Po co ty znikasz w ogóle? Co ty tu próbujesz ugrać, bracie? Patrz, jak na tobie tańczę. Ale no widzę cię. Widzę cię, cały czas cię widzę. Już go nie widzę. Uciekł mi chyba gdzieś do tyłu. A nie, nie uciekłeś do tyłu, gnoju. No i to był twój błąd, bracie. O, ty uleczyłeś się jeszcze. Dobrze. Boom. Ile on ma rzeczy, Jezus Maria. Ciężar 5, świetnie. Dobra, przemyślmy. Zaraz coś wyrzucimy, spokojnie. Zaraz będziemy myśleć, co wyrzucać. Wszystko to na pewno musimy zabrać ze sobą. Rubiny, nie rubiny, Jezus, jaki kurczę zajebis lewe oko farmera, to też jest potrzebne. O, jestem przeciążony hardkorowo bardzo. Dobra, teraz musimy przemyśleć, co wyrzucić. Bo nowe rękawice, no to jest tylko 7 obciążenia. I co tu jest bardzo ciężkie? Ja w ogóle z armoru nie mam nic bardzo ciężkiego. Mamy falmerski łuk, który w sumie
jest słaby. Mamy szklany łuk, który w sumie jest lepszy. Ale falmerski łuk, no powiedzmy, że pozbędę się tych 400 i już jestem, już mam odpowiednią wagę. Dobra, idziemy. Co? Ty, Bryniol, tylko nie mów, że zdradziłeś, ty. Musimy odkryć inną drogę. Nic z tego, dziewczyno. To brzmi tak troszeczkę przerażająco. Ta woda się podnosi? Tak, ta woda się podnosi. Płyń do góry, debilu. Ty, ale... Inna droga wyjścia? Może coś jest za tym? Czemu akurat śmierć by Mercera spowodowała, że nagle wszystko zalało się wodą? Ej, mam złą wiadomość dla was. Nic tutaj nie ma. Nothing is there. Przykro mi, ale... Widzę, tam jest rura. Wyjdziemy przez rurę. Chodźcie. Idziemy przez rurę? Czy rura to jest możliwe wyjście? Czy ja się unoszę razem z wodą? Nie. Nie unoszę się razem z wodą. Tutaj. Przyjaciele. Przyjaciele. Tylko ja muszę płynąć do góry. Do góry płyń. Płyń do brzegu. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Zaleje nas. Zaleje nas. Jest wyjście. Wyjście. Tu jest wyjście. Jestem pewien, że tu jest wyjście. O nie, to nie jest wyjście. Szlak. Szlak. Wszystko nas zaleje woda zaraz. Ta rura też nie jest wyjściem. Już nic nie widzę. Cholera. Ty. Wiecie, że się utopimy? Wiecie, że się utopimy? Mam dla was dobrą wiadomość. Nie ma tutaj innego wyjścia. Przykro mi bardzo. Kamury gdzieś spadają. Odpadają kamury. Ty. Tam jest wyjście. Jest wyjście. Coś odpadło i jest wyjście. Tylko, że nie mogę się jeszcze do niego dosięgnąć. Mam nadzieję, że oni popłyną za mną, bo to wtedy będzie źle, jak oni za mną nie popłyną. Uff. O, to było dobre, to było fajne. Idziecie za mną? Idziecie. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, przyjaciele. No ja wiem, że się zawiesiliście mocno, ale szybko, bo się woda podnosi. No ona się podnosi szybko, cholera. Dawaj, 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 wychodzimy stąd. Raz, raz, Bronzewater Cave. Co? Jaskinia brązowej wody? Co to, jakieś kanały? Dobra, Karlia, co masz do powiedzenia ciekawego? Nie mogę uwierzyć, że to już koniec? 25 lat wygnania i nagle od tak jest po wszystkim? No, na to wygląda. Pozostaje tylko upewnić się, że kościany klucz wróci. Dobra. Obawiam się. Co? Jeszcze coś trzeba zrobić? Kiedy kościany klucz został skradziony z grobowca zmierzchu, aha, utraciliśmy dostęp do wewnętrznego sanktuarium. Jedynie droga pielgrzyma pozwoli nam go odnieść na miejsce. Droga pielgrzyma? Nie stworzono jej. Co to jest? Powstała, by poddać próbie tych, którzy pragnęli. Samym nie mam pojęcia. Czyli rzeczywiście ja. Bryniolf będzie potrzebny w gildii złodziei, by utrzymać tam. No tak, bo ja teraz jestem królem cygańskim. Nie mam odwagi stanąć przed nocnicą. To ma sens? Się, że musisz zwieńczyć tę podróż samotnie. Weź to ze sobą. I tak nie mam chyba wyboru. Jak chcę skończyć questa, to muszę zwrócić klucz. Nie ma innego rozwiązania. Potrzebujesz go bardziej. Posługiwałam się tym łukiem przez niemal całe życie i nigdy mnie nie zawiódł. Mam nadzieję, że i tobie przyniesie szczęście. Karlia, dałaś mi właśnie chyba najlepszy łuk w grze, prawda? Powiedz mi, że dałaś mi najlepszy łuk w grze. Ten łuk, ja chcę go ogarnąć. Łuk słowików zamraża cel za 20 punktów i poraża go za 10. Ja nie mam pytań. Łuk słowików to jest podobno najlepszy łuk w grze. No za 20 punktów uszkodzenia? Cholera, kochani. Dobra, skoro już tutaj jestem, to sobie zrobię to. Zbyt duże obciążenie, żeby biec. Spokojnie, zaraz wyrzucę łuk szklany. Łuk szklany niestety wypada z moich ulubionych. Mamy łuk słowików, których dodałem przecież. O, jest tutaj. Dobra, wyłazimy stąd. Bryniolf, elo, masz mi coś ciekawego do powiedzenia? Nie. Do mnie mówisz, młody ziomek. Ja jestem teraz twoim panem. O, kuferek. Diadem pomniejszego przywracania. Weźmiemy, sprzedamy, opchniemy. Fajendalowi się opchnie później. Dobra, wyłazimy. Zobaczmy, jaki jest w ogóle czas, dzień, tygodnia, jak wysoko słońce jest na niebie, tudzież księżyc, bo przecież chyba z 3 odcinki nie byliśmy na zewnątrz. No dobra, 2. No dobra, 1. W sumie jeden cały odcinek. No, śnieżyca dalej, okej. Śnieżyca dalej, ale kompletnie jesteśmy... A, jaskinia brązowej wody, idealnie przetłumaczyłem. Czyli tłumaczenie było dosłowne. Dobra, no powiedzmy, tylko gdzie ta brązowa woda była? Gdzie ja się znajduję w tym momencie i dokąd się muszę skierować? Wyświetla się tu jakieś coś, się wyświetla. O matko,
O Kyrie, gdzie wy mnie wysyłacie? Tutaj? Grobowiec Zmierzchu tak daleko? To ja muszę ruszać w takim razie... dobra, zrobimy tak. Chociaż nie, z Sungardu chyba będzie szybciej niż z Rzecznej Puszczy, ale i tak będę musiał zahaczyć o Białą Grań. Także moi drodzy, teraz ja zrobię pauzę, cięcie tak zwane techniczne i ogarnę cały ekwipunek i tak dalej, bo to nie jest coś, co warto wam pokazywać. No dobrze, moi drodzy, minęło jakieś 15 minut. Jesteśmy zaraz obok fortu Sungard, skąd wyruszymy w stronę miejsca zwanego Grobowiec Zmierzchu. Znowu mi się zespawnował koń, kiedy się teleportowałem. Z nowości istotne to, że nałożyłem nowego enchanta na elfi sztylet, który zdobyłem niedawno. I na tymże sztylecie mam 13 obrażeń od ognia. Oczywiście dalej mamy łuk słowika i tak dalej, i tak dalej. Także no, jesteśmy gotowi do ewentualnych kolejnych batalii. Będziemy zadawać dodatkowe obrażenia. Tu jest Kurhan. Dobrze, że nikt go akurat nie budzi. Dobrze, że akurat Alduin tutaj nie lata. Jak miło. Kolorowo tutaj. Całkiem pysznie. Całkiem pyszne barwy. Jestem bardzo ciekaw, czy nie zasie mnie, że tak powiem, jakaś jaskinia. Bo widzę, że wyświetla się tutaj kilka, nie wiem, czy mniej lub bardziej interesujących miejsc. Aha. Oho. Widzicie, koń chciał walczyć po mojej stronie. Zostaw konia, ty! Konia mi atakujesz? Tak cię na koninę wzięło? Ty frajerzu, ty mendo, ty karakanie, ty jeden, ty z drugim. A skąd ty masz złoto, pies w sobie? Znowu wkładałeś sobie złote monety do dupy, jak mama nie patrzyła, tak? Znowu? Ja was znam. Ależ tu jest ładnie, ależ tu jest zielono. I tam jest obóz cesarskich. A wiecie, że ja się z cesarskimi nie lubię. To też idę tam nie bez powodu. Weźmy łuk. Słyszałem chyba smoka. Tak, smok. No, będzie wesoło. Będzie wesoło! Oni mi raczej nie zrobią zbyt dużej krzywdy, natomiast smok... Natomiast smok już raczej tak. Smok już będzie raczej konkretną konkurencją dla mnie. Shit, wylądował. Na razie się nie daje mu zaskoczyć. Dobra, odleciał. Na to liczyłem w sumie. O, widzę, chłopaki, że spoważniliście. Nie, nie spoważniliście. Dobra, to ja też nie będę poważniał. No wy jesteście, kuźwa, niepoważni, nie? Zamiast się skoncentrować na walce ze smokiem, to atakujecie mnie, jebani idioci. Dobrze, spalę was. Ja jestem pyromanta. Chyba w drugiej ręce mam zdecydowanie nie to, co chciałem w niej mieć. Dobra, bierz łuk. Zobaczymy, co damy radę zrobić łukiem. Czy w ogóle damy radę coś zrobić łukiem. Z czym ty walczysz? Walczysz z trollem. To walcz sobie z trollem. Ja tobie tutaj troszeczkę anal z łuku zrobię. A, lubisz to, co? Lubisz to. Co to jest za troll? Zwykły troll, tak? Sfokusujmy smoka, niech najpierw smok zginie. Chociaż dobra, już można. Gdzie jest troll? Gdzie jest troll? Jest tutaj. Nie zapowiada się, żeby był szczególnie silną istotą. No. Tak też myślałem, że nie będzie szczególnie silny. Bardzo dobrze. Wykonał swoje życiowe zadanie, to znaczy... Aha, ten legat jest nieśmiertelny, prawda? Legacie, jesteś śmiertelny? Może jesteś nieśmiertelny, może nie jesteś. Nie zwróciłem uwagi. Tak, jesteś nieśmiertelny. Ale to mnie kompletnie nie obchodzi, czy ty jesteś śmiertelny, czy ty jesteś nieśmiertelny. Przyszedłem zebrać stąd to, co do mnie należy.
Troszeczkę się dociążyłem, ale znowuż nie aż tak bardzo, więc nie będę musiał robić konkretnej przerwy. Wieczór zapada. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. No, dobra walka, ale to też pokazuje, że wcale nie jestem już taki słaby. Rzeczywiście potrafię zajść za skórę moim przeciwnikom. Również najprawdopodobniej niedługo pojawią się krwawe smoki na mojej drodze. Bo te zwykłe, jak widzicie, nie stanowią już dla mnie zbyt dużej konkurencji. Ale ja mam inną sprawę dla siebie, mianowicie ja chyba już mam dość sporo strzał innego gatunku. Nie mam żadnego innego gatunku. Powiedzmy, że przysiądziemy się na nowy rodzaj strzał w momencie, kiedy będziemy mieli... Co to jest? Kto to jest? Cesarscy żołnierze. Panowie, nie mam dla was dobrych wiadomości. Życzę wam miłego umierania. Załóżmy, że o nich tylko dźgnął sztyletami, żeby się wykrwawili. Ha, ha, ha. Oczywiście kuń mi uciekł. Nie zawołam go. Tu jest wielki problem Skyrima, że... no nie ma... Już pomijając fakt, że... Okej, nie wzywajmy konia tak, jak się go wzywa w Wiedźminie, że on się spawnuje wszędzie, zewsząd. Bo to jest, powiedzmy, mało immersyjne. Ale już... Oj... Mistrz łowów. A wracając do konia, to no jest zdecydowanie mało immersyjne to, że byśmy próbowali konia zespawnować sobie, tak jak to się dzieje w Wiedźminie, tak jak to się dzieje w Dragon Age Inkwizycji. To jest fajnie zrobione, że ten koń tam gdzie go zostawiasz, tam on mniej więcej sobie się pasie i tak dalej. To jest według mnie zrealizowane dość ciekawie. Natomiast nie jestem zbyt dużym fanem tego, że tego konia nie można w żaden sposób zawołać. Okej, rozumiem, że kradzionego konia na przykład nie dałoby się zawołać. Zwykli bandyci, panowie. Panie, szczym do ludzi. Panie, szczym do ludzi. Banita. Też słaba konkurencja, pojedynczym sztyletem. To jest fajne, że można połączyć nawet walkę... Aj, podniosłem coś, czego nie chciałem podnieść. Że można połączyć walkę zwykłym sztyletem... O Jezu, ile ja tu tego mam. I dodatkowo można też sobie zainstalować w drugiej ręce pochodnie i z niej też zrobić pożytek, ponieważ ona całkiem fajnie wytrąca z równowagi. Nie to chciałem zdecydowanie zrobić. Chciałem rzucić sobie płomień świecy. I siostra, jeżeli się chcesz strzelać na łuki, to ja nie mam nic przeciwko. Dobrze się ruszasz. Dobrze się ruszasz, ale ja się ruszam lepiej. Widzę, że tu łuk zadaje jeszcze dotę. Damage overtime, świetnie. Jak widzieliście, ten strzał nie zabił. W sumie moment wybrałaś, siostro. Pożegnaj się. Dobra. Weźmy sztylety, skoro już jesteśmy odpaleni. Wyjmij te sztylety. Co to jest w ogóle za konkurencja? Uciekła mi, ty. Czy ona dostała fira? Czy ona się zaczęła bać mnie? Niewykluczone. Czyżby kot cygan wskoczył na nowy poziom? Czyżby król cyganów był aż tak dobrze znany między ludźmi? O. Długo będziesz chcesz rzucać jeszcze jedną tarczę? A ja ci będę rozbijać te tarcze za każdym razem. Aż ci się mana skończy, siostro. Oczywiście, że nie dasz mi rady. Na co ty liczyłaś? Nie, to już możesz schować. O, widzicie? O, plus 20 do retoryki. To jest fajna pelerynka. Może mi się przydać, kiedy będę potrzebował kogoś przegadać. Dobra, wypijmy sobie piwerko. Oczywiście, jak to prawilny kot cygan. To jest obóz, w którym przenocuję, tylko oczywiście najpierw zajmę się wyczyszczeniem go. Dobra, powiedzmy, że na ciebie się przydadzą obydwa sztylety. Nie jest tu aż tak ciemno. Ten bandyta z Bir to już jest jakaś konkretna konkurencja. O, proszę bardzo, jak mnie troszeczkę zranił tutaj kolega. Dobra, rzućmy sobie płomień świecy, później szybkie leczonko, razy dwa. Oczywiście, że mnie nie trafisz, przyjacielu, ale mam dobrą wiadomość, ponieważ
ja trafię ciebie. Dziękuję za uwagę. To jest piękne, jak tylko widzisz, że to HP mu się zmniejsza. No, warto było wykonać kampanię Króla Cyganów. Ej, fajna muzyka leci. Podoba mi się to, co teraz tutaj gdzieś tam się przewija w tle. Cześć przyjacielu, jakieś złoto od ciebie zabiorę. Dobrze, że jesteśmy u bandytów. Nie wiem, czy dokończyłem wątek, już nie pamiętam, wypadło mi to z głowy. Dobrze, że jesteśmy u bandytów, powtórzę po raz trzeci, bo od nich może nam nadropić jakiś fajny... Spodziewałeś się tego, co? O! Czemu nie mogę cię zaatakować łukiem? A, ty już uciekasz, tak? Litości! Zajebałem mu z łuku, wpakowałem na niego strzałę. Dobre. O, widzicie, te wytrychy to jest to, co jest piękne w trybie... wejście do jakiejś kopalni. Oj, czyli coś jednak tutaj będziemy czyścić. Moi drodzy, po drodze do... jak to się nazywa? To miejsce? Jak się to miejsce nazywa? Grobowiec Zmierzchu. Po drodze do grobowca Zmierzchu Koty Cygan trafił na obóz konkurencji, obóz bandytów i nie mógł się powstrzymać. Po pierwsze, żeby się tam nie przekimać, a po drugie, żeby tej konkurencji nie wygryźć. Moi drodzy, na tym kończymy ten odcinek. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę lub w dół, w zależności od tego, jak oceniacie ten film, komentarz do waszej oceny oraz subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco. Pamiętajcie również o tym, żeby zaglądać na Facebooka, do którego link macie w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls V Skyrim, przygody Kota Cygana. Cześć!